Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na otwarcie paczki, na rozpakowanie, na unboxing paczki z torebką. Zdecydowałam się kupić torebkę Serge Dupilewicz. To jest moja ostatnia, pierwsza, nie ostatnia torebka tej marki, tak myślę. Już mi się kilka innych modeli podoba. Na początku myślę, że mogę tylko wspomnieć jeszcze o tym, że bardzo dobrze zorganizowana jest cała sprawa płacowo-wysokowa. Od momentu zamówienia niecałą dobę trwało wysłanie jej z firmy i niecałą dobę trwało przywiezienie jej do mnie. Koszt przesyłki to 20 zł na terenie Polski, a nic nie płacimy też za opcję kupna za pobraniem. Taką opcję ja wyjęłam. No i co? Zaczynamy, otwieramy. Przecinam sobie tutaj. I już. O, jest już pięknie zapakowana w środku. Torebka wygląda tak, czyli mamy tutaj torebkę, logo Sabriny Pilewicz. Mamy też tutaj do tej torebki, do ładnie zapakowaną w takie jako kartki. Informacja o pielęgnacji, o torebce. Ja nie zamawiałam sobie specjalnie takiego zestawu do pielęgnacji, natomiast widzę, że próbka tego zestawu, czy mini taki zestaw do pielęgnacji skóry, został on dołączony do torebki. Myślę, że wypróbuję i najprawdopodobniej zamówię już większą tutaj tego ilość. Mamy też ślicznie zapakowane czekoladki, taki miły akcent. Sympatyczne jest to w każdym razie. Odkładam je dalej. No i sama już torebka. Rozwiązujemy wstążeczki. Ops. Jedną. Drugą. Okay. Jeszcze nie mogę doczekać. Ok. Tak, okay. I torebka już do mnie przybywa. Jest woreczek przeciwkurzowy. O, do zawieszenia. Ja muszę powiedzieć, że poprzednie woreczki mam takie przy torebkach, które się nie zawiesza, tylko układa bez tych tasiemek. To mi się przyda, bardzo dobrze. No, kolor jest taki sam, jak się spodziewałam. To jest torebeczka. Taka. Ponoć ładnie pachnie skórą. Ładnie pachnie skórą, rzeczywiście. W torebce jest jeszcze karteczka, koperta z imiennym certyfikatem. To też tak jak na pewno wiecie, w wielu torebkach się robi. O, bardzo ładne hasło. Celebrujmy codzienność. Ostatnio to hasło mi się bardzo podoba. Jest oczywiście rachunek. Także i jest właśnie tenże imienny certyfikat. Imienny. Kolekcja La Donna e Mobile. Model Nuoro i kolor to jest piasek. Zamówiłam sobie tę torebkę właśnie w takim kolorze, ponieważ zależało mi na torebce, którą mogłabym nosić latem, czyli takie jaśniejsze. Ja mam czarną, mam granatową, a w takim kolorze nie mam, ale też nie chciałam torebki zbyt jasnej, ponieważ no, chciałabym też, żeby ta torebka mogła nosić, być noszona przeze mnie w innych porach roku. Ja sobie wybrałam okucia srebrne, dlatego że jeszcze były złote, dlatego że pomyślałam sobie, że torebka ma barwę taką ciepłą, a ponieważ przełamie jakby jej tą ciepłotę srebrnymi okuciami, będę mogła nosić ją także do stylizacji w kolorach chłodnych, w barwach chłodnych. No i wyjmujemy dalej, co tam tutaj mamy. Mamy króciusieńki pasek, który możemy sobie tutaj zaczepić i nosić tę torebkę właśnie tak na ramieniu, tak trochę jak mama muminka. Mamy tutaj drugi pasek. To jest pasek z łańcuchem, z łańcuszkiem. Widzę,
widzę już, że będzie chyba dobrej długości na mnie. Jestem wysoka, także też zobaczycie, jak ta torebka będzie się na mnie prezentowała. One nie są regulowane, nie mają wysokości regulowanej, czyli albo ubieracie tak, jak nosicie, tak jak one są, albo też zanosicie do kaletnika. I mamy trzeci pasek, czyli taki typowy już skórzany paseczek. I tu już dalej rzeczy są wypchane właśnie, także o, to jest fajna rzecz. Mają tutaj, ma ta torebka również taką zaczepkę na klucze, a klucze w torebce znaleźć jest bardzo trudno, zwłaszcza kiedy człowiek się spieszy, a chce szybko wejść do domu, tak? A torebka jest wypchana. Torebka ma tylko jedną kieszeń, taką dużą. Dla mnie to nie jest żaden problem, ponieważ i tak ja w tych kieszeniach wkładam, nie segreguję tego. Natomiast ma też oczywiście zamykaną taką kieszonkę. Na przybitkach Wam to pokażę, na zamek, na jakieś dokumenty czy jeszcze inne rzeczy. Ma też torebkę, tak, ma też torebkę taką, a tutaj kieszonkę z tyłu, gdzie można włożyć najpotrzebniejsze rzeczy, które potrzebujemy w tym momencie, i ma też kieszonkę z przodu, zamykaną na magnes. Bardzo ładnie wykonane są tutaj wszystkie elementy, bardzo mi się podoba też zameczki. Można sobie tutaj w dowolny sposób, w dowolnych proporcjach przesuwać. Bardzo ładne są szwy, jakość tutaj szycia. Ja zawsze zwracam uwagę na takie detale, na rogi, na sposób odszycia, bo to potem bardzo dużo mi mówi o tym, jak się torba może nosić, tak? Jakiej ona jest jakości i na ile mi ona posłuży. Okej, kochani, kończę ten króciusieńki filmik. Idę zaraz cieszyć się moją nową torbą. Zapraszam Was na mojego vlogi, na moje vlogi, na moim kanale. Zapraszam Was też na mój Instagram, gdzie na pewno w wielu tutaj stylizacjach ta torba się pojawi. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.